Ewangelii świętego Mateusza. Gdy Jezus zobaczył tłum dookoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę, a przystąpił pewien uczony w piśmie i rzekł do niego: Nauczycielu, pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Nieraz wypowiadamy różne obietnice, różne zapewnienia, zapalamy się do takich czy innych inicjatyw, a potem bardzo często nie realizujemy tego. Przychodzi trudność, pojawiają się schody i zaczynamy się wycofywać. Cóż z tego, że ktoś mówi do Jezusa, że pójdzie za nim gdziekolwiek się uda, skoro w praktyce tego nie jest w stanie uczynić? Może i nawet miał szczere chęci, ale nie potrafi tego przekuć w czyn. Zdarza się, że mówimy wielkie słowa pod wpływem wielkich emocji, ale nie ma w tym stałości decyzji, konsekwencji działania. Słowa stają się puste, bez pokrycia. Jezus studzi nasze rozpalone emocje. Okazuje prawdę swej drogi. Mówi nam wszystkim, byśmy zobaczyli, że Jego droga wiąże się z konkretnym trudem. On doświadcza braku dachu nad głową. On nie koncentruje się na swych potrzebach. Idzie, cały zanurzony w swej misji. Mówi, żeby ten, co idzie za Nim, zostawił swoje dotychczasowe życie, by był gotów oddać się Jemu, być dla Niego bez żadnych ale. Nie jest to łatwe, jednakże to pokazuje prawdę o moim sercu, które albo naprawdę wybiera Pana i ma w sobie jasną gotowość bycia dla Niego, albo jest tylko udawaniem. Maryjo, Ty jesteś gotowa wszystko poddać Jezusowi. Nie myślisz tutaj o sobie, ale o tym, by Bogu naprawdę powiedzieć tak, szczerze, konsekwentnie. Codzienny różaniec, postanowienie codziennego dziesiątka różańca pomaga nam w tej stałości bycia dla Pana. Prośmy o konsekwentne życie naszą wiarą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.